Witam serdecznie i jako korepetytor online zapraszam Was do oglądania kolejnego mojego filmu. Dzisiaj ze statystyki matematycznej chciałam poruszyć temat przedziału ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona, ale w przypadku, gdy próba jest duża. Jeżeli mamy zadanie, w pewnym mieście 200 niezależnie wylosowanych studentów zbadano pod względem wysokości miesięcznych dochodów rodziców i wysokości wydatków, tygodniowych wydatków. Współczynnik korelacji Pearsona między tymi cechami wyniósł 0,62. Wiedząc, że przy współczynniku ufności 0,95 wartość odpowiedniej statystyki wynosi 1,96, mamy zbudować przedział ufności dla współczynnika korelacji w populacji generalnej. Trzeba zacząć od tego, że wiemy, że korelacja między tymi dwoma badanymi cechami jest już na poziomie dodatnim i ja bym powiedziała wysokim, bo już przekracza 0,6. Tymi badanymi cechami w tym konkretnym przypadku jest wysokość dochodu i wysokość tego kieszonkowego, wysokość takich wydatków. Co by to nie było, ale dwie cechy ilościowe, mierzalne inaczej mówiąc, między którymi można policzyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jeżeli teraz wiemy z treści zadania, że próba liczy 200 obserwacji, czyli 200 studentów, to możemy ocenić tę wielkość próby jako dużą. Jest to duża wskazówka do dalszego naszego odpowiedniego działania. Jeżeli ja mam zbudować przedział ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona, to trzeba wiedzieć, ile wynosi współczynnik tej korelacji, ale w próbie, oraz jak liczna była ta próba. To są dwie podstawowe informacje. W treści zadania było od razu podane, że wartość odpowiedniej krytyki, wartości krytycznej wynosi 1,96. Ale pytanie, tak już pro forma, skąd to się wzięło? Jest to wartość z rozkładu normalnego. Dlaczego korzystamy z rozkładu normalnego? Też oczywiście o tym wspomnę. Ta wartość z rozkładu normalnego może być szukana albo w tablicach statystycznych, czy rozkładu normalnego, czy dystrybuanty rozkładu normalnego, a ewentualnie w elektronicznej wersji w programie MS Excel na przykład z użyciem odpowiedniej formuły. Na filmie dotyczącym programu MS Excel na pewno umieszczam taki wskazówkę odpowiedniej formuły, którą należy użyć. Także, jak znaleźć w przypadku, gdy mamy kolokwium i tylko papierowe tablice do dyspozycji? Te 1,96, jeżeli nie jest podane w treści zadania, tak jak tu jest, a potrzebujemy po prostu je otrzymać, dokonujemy obliczenia 1 minus alfa przez 2. I dalej otwieramy tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego. One są najczęściej używane, dlatego ja się do nich odwołuję. Czyli w moim przypadku od jedynki odejmuję 0,5, dzielę przez 2, to samo te 5% i wychodzi mi 1 minus 0,025. To, co potrzebuję uzyskać, to jest 0,975. I tą zaznaczoną wartość szukamy w środku tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Jak widzimy, wartości w środku tablicy, bo to jest nietypowo, bo w środku musimy szukać, 0,975 znajduje się najbliżej tej wartości tutaj. Kolejna, wcześniejsza wartość jest jeszcze znacznie mniejsza, a ta jest tylko odrobinę większa od tego, co my potrzebujemy. Naszym zadaniem jest odczytać, od jakiego jest to wiersza i od jakiej jest to kolumny. I ta szukana tutaj wartość krytyczna 1,96 to jest ta, która była podana w treści zadania. Teraz już wiemy, skąd to się bierze w tablicach papierowych dystrybuanty rozkładu normalnego. Wzór na przedział ufności, gdy próba jest duża,
Ja powiedziałam, że tu próba jest duża, bo przekracza już 30. W moim przypadku 30, no, tak byłam ja uczona. Jeżeli u Was wykładowca mówi, że próba jest duża dopiero ponad 60, albo 80, albo 100, nawet 120, to Wy przyjmujecie tą formułę, jaką daje Wam ćwiczeniowiec czy wykładowiec. Moje zadania są tylko poglądowe. Wy się kierujcie tym, co macie dokładnie na uczelni. A więc my stosujemy wzór na przedział ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona przy próbie dużej, gdzie z określonym prawdopodobieństwem wiemy, że współczynnik ufności, z określonym prawdopodobieństwem na przykład 95% współczynnik korelacji liniowej Pearsona zawiera się między dolną a górną granicą. My musimy policzyć właśnie ten kraniec dolny i kraniec górny, a to jest wartość, którą szacujemy, w jakim to przedziale może się zawierać. Gdy odpowiednio podstawimy wszystkie wiadome przez nas wartości, czyli zarówno współczynnik korelacji liniowej Pearsona, jak i wartość z rozkładu normalnego oraz wielkość próby, i tu zapiszemy tą wersję z minusem, tutaj to samo, ale z plusem, otrzymamy granicę przedziału, w jakim może się zawierać współczynnik korelacji liniowej Pearsona na 95%. Trzeba to już tylko na końcu zinterpretować. Interpretację, jaką napiszecie, taka Wasza sprawa. Ważne, żeby zawrzeć informację, że macie ufność 95%, a współczynnik korelacji liniowej, który badacie między określonymi cechami, zawiera się w przedziale. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.